Siemanko, z tej strony Kamyk, witam was w grze Football Manager i to jest odcinek taki zapowiadający możliwe, że serię, jeżeli będzie odpowiednia duża ilość łapek, odpowiednia ilość komentarzy. No i postanowiłem, że dzisiaj pokażę wam Real Madrid bez Benzemy, bez Bale'a, ale za to z Robertem Lewandowskim. No i też czekam na wasze komentarze, jakim zespołem chcielibyście, żebym zaczął grać w Football Managera. Kogo mam poprowadzić, czy stworzyć własny zespół, zacząć w jakiejś lidze. Wszystko to w komentarzach, proszę, żebyście napisali, zostawili teraz łapkę w górę, a ja pokażę wam, jak ten nowy Football Manager wygląda, bo pewnie sporo z was chce się dowiedzieć, chce możliwe, że kupić Football Managera, także link na dole, jeżeli chcecie kupić Football Managera, a ja pokażę wam, jak to wygląda, na przykład tak wygląda Adrian Kamiński. Chcecie zobaczyć? Dobry trener? Czy styluwa jest dobra? Chciałbym się zapytać, czy styluwa jest dobra? Mam nadzieję, że tak. Najlepszy trener Realu Madryt w historii. Niestety nikt nie chce kupić Garetha Bale'a, nikt nie chce kupić Karima Benzemy jeszcze w tej fazie gry i nie stać mnie przez to na zakup właśnie Roberta Lewandowskiego, więc pokażę wam mecz u siebie z New England, tak jest, z New England, zobaczymy, zmierzymy się z drużyną z MLS-u, zobaczymy, jak nam pójdzie. W poprzednim spotkaniu wypadł mi Borja Mayoral, ale no jest Benzema, skorzystam z jego usług, no. Gram takim 4-3-3, wąsko w środku, szeroko na napadzie, zobaczymy, jak to pójdzie. Wygrałem 3-1 z Tottenhamem, wygrałem też 4-0 z Crystal Palace, dwa poprzednie mecze, także to sobie kontynuujmy, ja wam właśnie chcę to przedstawić. Mamy jeszcze sporo tych towarzyskich spotkań, jak widzicie właśnie teraz, właśnie mamy parę spotkań z MLS-u. Tak wygląda mój skład, chciałem pokazać taktykę, jak ono wygląda. Keylor na was w bramce, Carvajal z prawej, Varane z Ramosem w środku, Marcelo z lewej, Casemiro jako SPD, Isco z Modricem w środku, Bale, Benzema i Cristiano Ronaldo. Tak to wygląda. Wiem, że teraz zasłania trochę moja kamerka, ale powiedzmy, że oni tu... Że akurat nie zasłania tu, gdzie jest Isco, więc nie, w sumie nic nie zasłania. Dobra, kłamałem was po prostu. Przejdźmy do tego, co tutaj jest, oferty wypożyczenia. Ja, jak widzicie, jeżeli wejdę w skład, mam tutaj, oprócz tego, że Mayoral jest kontuzjowany, to, że Benzema jest na liście transferowej, no i Gareth Bale też. Zaniżam ich wartość, żeby kupić tego właśnie Roberta Lewandowskiego, ale mówię, że to może tak trwać tak długo, że ja dzisiaj odcinka nie zdążę wam wrzucić. Wiem, że mógłbym sobie po prostu ich przerzucić, tak? Ale nie o to też chodzi. Także sprawdźmy, jak to wygląda w grze, bo naprawdę w grze wygląda to super. Ja sobie oczywiście przyspieszyłem tylko do bardzo ważnych momentów w spotkaniu. Pęknięcie żeber, Pedro kontuzjowanym. Dobra, okej, spotkanie piątego scoutingu. Port, ćwierć odbiór, okej. Gonzalo Higuain, no nie chcemy. Nie. Panowie scouting, jeszcze koneczne rekord. Pyta o wymiary boiska. Obecne wymiary są spoko, naprawdę. Nie potrzeba nic zmieniać, nic rozszerzać, niż nic zawężać. Więc to zaakceptujmy, poprośmy go o polecenie zawodników, no i zobaczmy właśnie, jak to nam pójdzie ten mecz, bo to jest ważne. Okej, gotów do podpisania kontraktu, Uceda, spoko, analityk 30-letni, mocne strony, słabe strony, współpraca, przypomnienie o odprawie meczowej, niech asystent przeprowadzi odprawę meczową. Ja wam chcę to pokazać, naprawdę nie skupiam się, tak jak wiem, że w Football Managerze można siedzieć dzień za dniem, po prostu nad każdym dniem można siedzieć godzinę, żeby wszystko zrobić jak najlepiej, ale też nie o to chodzi, ja tu wolę się bardziej pobawić tym składem, popatrzeć, jak oni grają, ustawienie i tak dalej, i tak dalej. Testy wydolności fizycznej, Marcelo, gotowość do gry, kondycja ok, nie jest wymagany, bo Marcelo w ogóle dostał czerwoną kartkę w poprzednim spotkaniu, złapał tak przed nogami, że myślałem, że tam połamał kogoś, no ale dobra, gramy mecz towarzyski, gramy na wyjeździe, bo to jest w ogóle jakiś tour po MLS. Zagramy tą samą wyjściową jednostką. Jak tam z kondycją? Wszyscy powyżej 90, więc myślę, że spoko. Tylko Borja Mayoral kontuzjowany. Weźmy Marcosa Llorente na przykład. A tutaj co mamy? Niedostępny. Nie może... Aha, dobra.
Tak, zagrajmy Vallejo, niech będzie i okej. Okay. Dobra, i możemy zgłosić zespół, tak, przejdźmy do meczu, przeprowadzamy rozgrzewkę, tak to tak wychodzi przeciwny zespół, jakimś 3-2-3-2, dziwna taktyka, u nas to troszeczkę ładniej wygląda, także przejdźmy do szatni, porozmawiajmy z drużyną, sparing czy nie, takie mecze musicie wygrywać, no i tak, Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo, zmotywowani, reszta nie, przejdźmy do meczu, grajmy ten mecz, no i teraz tak, wejdę sobie od razu w taktykę, polecenia dla drużyny, gramy oczywiście wyżej od razu, gra na czas, no raczej nie, dajmy na początek zrównoważony, ale gra przy przeciwniku troszeczkę bardziej agresywnie, ataki skrzydłem lewym i prawym i podania na wolne pole, więc tak, więcej swobody też, swoboda taktyczna, niech oni wiedzą co mają robić, myślę, no i dobra, zobaczmy, poczekajmy na pierwszą dogodną sytuację, czyżby już w pierwszej minucie Modric wybicie, mamy Carvajal do Isco na spokoju, to bardzo spokojnie to jest grane, zobaczcie jak linia defensywna jest dziwnie ustawiona, Carvajal teraz dośrodkowaniem, Woods łapie to bez problemu, dziwnie strasznie była linia obrony jego ustawiona, teraz Costa, przerzucenie, tutaj jest Adams, to miały być ważne momenty meczu, mam zaznaczone na pewno, zaraz sobie to sprawdzę jeszcze raz. Tak, bardzo wsiąkają odrobinę szybciej, tam Keylor Navas z interwencją, tego nie widziałem. Ważne elementy meczu, mogłem się tylko pokazywać, jak widzicie u góry czas już szybko, Rob Adams z żółtą kartką i teraz Sergio Ramos zaczyna ze środka pola, Marcelo do Modricia, do Cristiano Ronaldo do Isco do Garetha Bale'a, Gareth Bale do środka do Modricia, no rozklepują tutaj przeciwnika, Cristiano Ronaldo do Bale'a, ale świetnie go wypatrzył i Gareth Bale w słupek, no to ta... Ta forma Real Madrid widać jest tutaj. No mamy więcej strzałów, aczkolwiek posiadania piłki nie mamy zbyt dużo. Nie wiem, czy nie powinien... Chociaż teraz 53, zwiększamy to posiadanie piłki, zwiększamy to wszystko. Jest 23 minuta, a my nie mieliśmy jakiejś dogodnej sytuacji, żeby jej pokazać. To jest trochę... Mamy przewagę w posiadaniu piłki. Dobra, mamy w końcu jakąś akcję. 31 minuta. Luka Modric tu pada chyba strasznie. Do środka, do Isco. Wszystko przez środek grane. Powinienem chyba bardziej na skrzydła te piłki dawać, no bo mamy Bale'a, mamy Cristiano Ronaldo. Teraz piłka do Cristiano. Cristiano zgrywa do Marcelo. Marcelo dośrodkowuje i Benzema wykończył akcję. To nie może być prawda. Karim Benzema strzela. No, miał taką łatwą sytuację. Teraz powtórka tej sytuacji. Isco do Modricia, Modric do Ronaldo, Ronaldo mądrze do tyłu, Marcelo miał mnóstwo miejsca, nie przyjmował piłki, no i Benzema, tutaj nie pilnował go nikt, no i piękna bramka Karima Benzemy, piękne podanie, piękna asysta Marcelo, ale my chcemy taktycznie to troszeczkę pozmieniać teraz. Zagrajmy sobie troszeczkę bardziej normalnie, ale zagrajmy bardzo szeroko i mniej swobody, więcej dyscypliny niech będzie i zagrania na obieg, tak, to zagrajmy, bo wiemy jak Marcelo potrafi się dołączyć do akcji, bardziej właśnie lewą stroną Marcelo potrafi obiec i świetnie zagrać, zobaczmy teraz, help, dośrodkowanie, 40 minuta, strzał z główki i mamy remis, niestety, no... Tutaj stały fragment gry i mamy po grze tak naprawdę, remis. No tutaj kto nie przypilnował? Dośrodkowanie? Czyżby Casemiro nie przypilnował? W ogóle numerów jeszcze nie mam tutaj. No ale zobaczmy, bo to u nas my powinniśmy w ogóle kontrolować ten mecz, a tak nie jest. Jest przerwa. Muszę tutaj w szatni im coś powiedzieć dosyć agresywnie, że nie jestem zadowolony z ich gry. No i to nie są panienki na szczęście. Sprawiali wrażenie zmotywowanych. Na razie jeszcze nie będę nic zmieniał, aczkolwiek wiecie co, powiem wam, nie jestem zadowolony z tego jak to idzie przez środek, wiecie co, wpuścimy Toni Kroosa za Casemiro, wiem, że to taka bardziej ofensywna zmiana, ale mam nadzieję, że Toni Kroos będzie to jakby lepiej rozgrywał, wiem, że Casemiro jest od czyszczenia akcji, ale nie potrzebujemy tych akcji tak bardzo czyścić, bo wiemy jak Real Madrid potrafi grać z przodu, teraz Benzema do Bale'a, Bale, ładnie Overton wyczyścił Garetha Bale'a. No dobra, mamy 12 strzałów do ich 5, ale tych akcji jak na lekarstwo takich dobrych, bo sami widzicie, że tych skrótów było
strasznie, strasznie mało. Mamy stały fragment gry. Toni Kroos do nikogo. I jeszcze raz Toni Kroos z pierwszej do Varana gdzieś tam szukał. Cristiano Ronaldo, czy uderzy zza pola karnego? Nie, zagranie do Bale'a. Bale! Piłka gdzieś tam odbita, chyba rykoszet. Bale pokonuje bramkarza z lewej nogi. No tutaj miał świetnie, świetnie na lewej nodze to ułożone, ale zobaczmy. Miad Kroos tam walnął na Varana. Ronaldo przyjął. Poszukał Bale'a. Bale na lewą nogę strzał. Piłka wydaje mi się odbita, dlatego bramkarz nie zareagował. No i mamy 2 do 1 w końcu. No szkoda by było przegrać takie spotkanie. Tym bardziej, że przed chwilą z Tottenhamem wygraliśmy. Bale Dielna wybija. Toni Kroos do Bale'a znowu. Tutaj zagrał właśnie na obieg Carvajal chciał. A Bale z prawej nogi w bramkę. Jestem w szoku, że taką decyzję podjął, że on ma prawą nogę w ogóle. No i znowu, Toni Kroos będzie dośrodkowywał, podnosi rękę i tam jest Sergio Ramos. Sergio Ramos już nie raz strzelił dla mnie bramkę. Luka Modric do Isco. Isco do Bale'a. Bale z lewej nogi. Woods łapie to bez problemu, aczkolwiek akcja sama w sobie wyglądała dobrze. Dobra, mamy 63. minutę. Czas na zmiany. I teraz tak. Puśćmy, teraz myślę, jakby to dobrze rozwiązać. Jak widzicie, napastników jak na lekarstwo. Ale zróbmy tak, weźmy Karim Benzema za Asensio i zamienimy ich ze sobą. Cristiano będzie grał na napastniku, a Asensio z lewej strony. Puśćmy też Mateo Kovacicia za Luke. Albo nie, za Isco. No i na razie te dwie zmiany nam wystarczą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Modric traci piłkę, Adams ją przejął. Ej, Adams będzie gdzieś ją wybijał. Ale mamy teraz sytuację 2-2. Dobry powrót teraz wszystkich. No i na szczęście uspokojone to wszystko. Nie wiem, dlaczego ta akcja jest pokazywana. W ogóle zobaczcie na mnie tutaj u góry, jak świetnie wygląda różowy menadżer wyróżniający się. Arretera Marocano, strzał! Ależ Keylor Navas! To też chyba błąd napastnika, zestrzelił prosto w Keylora Navasa. Wydaje mi się, że wybrałby którykolwiek róg i to byłaby bramka. Podanie do Ronaldo, rewe skrzydło Ronaldo schodzi do środka. Przerzucenie na prawo. Tu jest Gareth Bale. Szukają siebie z Bale'em. Bale na lewej nodze, to co to było? To ani dośrodkowanie, ani strzał nie był, no ale dobra, zmiany dokonane. No i teraz Overton, dośrodkowanie, Steel, piłka przelatuje gdzieś tam i mamy rzut karny. O proszę, przecież tam nic się nie wydarzyło, nie wiem co się dzieje, czy sędziowie przyjechali razem z nami, przylecieli w sumie z Hiszpanii do na USA Tour, czy jak to wygląda? Keylor Navas, ale wyjął okno, świetna postawa Kostarykańczyka w tych spotkaniach, naprawdę wyciąga nieźle. A teraz sytuacja pod drugą bramką, Toni Kroos wybija miad, Kovacic zgarnie tą piłkę, no nie pędzi jakoś tak strasznie do niej, jakby tak nie chciało mu się grać w ogóle. Mateo Kovacic teraz sam! No i nie będzie nawet rzut rożnego. Co ten Kovacic gra, to ja nie wiem, ale nie gra zbyt dobrze. Zobaczcie, że wszyscy, co są na boisku, nie mają zbyt dobrej oceny. Cristiano Ronaldo największa ocena, 7,5, mimo jednej asysty. Gareth Bale 7,1, 75. minuta. Możemy wrzucić Vasqueza za Bale'a. To zatwierdźmy, ale też taktycznie, nie. Taktykę zmienimy, szybko taktyka. Modric tutaj będzie dośrodkowywał, czy tam będzie w gol? Nie będzie. Dobra, szybko polecenia dla drużyny zmienimy. Znacznie wyżej zagrajmy tempem, zagrajmy zrównoważoną grę. Przy przeciwniku agresywnie. I Real Madrid strzela bramkę, okej, co się stało? Cristiano Ronaldo z bramką, Toni Kroos asysta, zaraz zobaczymy w powtórce jak to wyglądało, ja tu zmieniałem. Dielna nie mógł wybić tej piłki, naciskany też bardzo dobrze. Błąd gdzieś tutaj miata, Kroos przejął, od razu poszła piła do Ronaldo, nie było spalonego, no i mamy bramę. 83. minuta, no i tu już jest spokój. Ja chciałem pod koniec jeszcze bardziej przycisnąć tych piłkarzy naszych, żeby jeszcze więcej tych akcji robili. Marcelo teraz wyrzuca do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo do środka, to jest Kovacic. Kovacic z pierwszej piłki. Are Rabaglia siłą umysłu chyba to obronił. Wiem, że można wgrywać te herby, te twarze, to wszystko. Ja wiem, że to można wgrać, dlatego jeżeli będzie seria z tego, to jak najbardziej wgramy. Także pamiętajcie o tym, żeby pisać w komentarzu, kim, jak i kiedy zacząć przygodę. No i zobaczymy, bo teraz Keylor Navas.
wybija Kovacic, 87 minuta. Podanie do Modricza, Asensio z lewej strony, w środku gra Cristiano i do niego właśnie zagranie. Świetnie, Asensio z Cristiano się rozumienią. Jeszcze raz dośrodkowanie, Vasquez! I wprowadzony Hiszpan strzela bramkę na 4-1, ale to zagranie Asensio było świetne. Zobaczcie jeszcze raz, tutaj pierwsze do Cristiano, no znalazło go świetnie. Cristiano super oddał, no i Asensio zobaczył, że tam może być miejsce i Vasquez to świetnie wykończył. No i mamy 4-1, więc tak jak było w pewnym momencie dosyć grubo, bo było 1-1, tak już w tej drugiej połowie przycisnęliśmy dosyć porządnie i wygląda to dobrze. Kiedy przyciskamy taki słaby zespół, wygląda to naprawdę świetnie. Miad, Adams, Poor, zobaczmy jak tutaj grają. Miad znowu. Miad do Alana. No nie ma takiego agresywnego odbioru. Alan teraz, nikt przy nim nie był. I Keylor Navas wyciąga rękę, żeby obronić ten strzał. Mamy doliczony czas gry, 4 minuty doliczonego czasu gry. Zobaczmy, Crane, jakiś tutaj stały fragment gry, dośrodkowanie. Overton, wyjdźmy z tego pola karnego. Dlaczego tam dalej stoimy? A troszeczkę wolno to wszystko tutaj chodzi. Crane jeszcze raz do Steela. Steel, to jest świetnie Sergio Ramos i nie będzie nic pokazane, ale wszedł na wślizgu świetnie. No i to prawdopodobnie jest ostatni stały fragment. Luka Modric, wybić się przez Dielność. Złe wykonanie tego rzutu rożnego przez Modricza. I jeszcze podanie do Kovacicza. Kovacic tutaj gdzieś chciał podać, ale to będzie koniec tego spotkania. 4-1, tracimy bramkę co prawda, no ale strzałów dwa razy więcej niż przeciwnicy. Ogólnie lepsze spotkanie, no i Luka Modric z 8,9, bardzo dobre spotkanie Luki. Porozmawiajmy z drużyną dosyć asertywnie, że dobry występ, podobało mi się, wszyscy łapka w górę prawie, także tak, wyjdźmy z tego meczu, bo ja, Karim Benzema kontuzjowany, 7-10 dni, no ale ja bym chciał Cię Karim bardzo sprzedać, ja bym chciał Karima i Bale'a sprzedać, ściągnąć Lewandowskiego i zobaczyć jakby to wtedy śmigało. Ja dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie, wiem, że powinienem sobie wgrać te herby, to wszystko rozumiem. Jeżeli chcecie serię Real Madrid, żebym to kontynuował, dajcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcecie, żebym zahaczał gdzieś w polskiej lidze, dajcie znać w komentarzu. Gra wygląda świetnie. Jeżeli chcielibyście się, żebym zagłębił się w to bardziej, to dajcie znać. Tak jak mówię, ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i mam nadzieję, widzimy się w kolejnym odcinku tej serii. Trzymajcie się, cześć!